Witam Was bardzo serdecznie w naszym najnowszym odcinku z serii PES 2013. Ja jestem Stefan, a ja jestem Smaruń. Siema. Dzisiejszy mecz zagramy pomiędzy Juventusem a Interem Mediolan. Mecz odbędzie się na Old Trafford, w nietypowym miejscu dla obu drużyn. Mecz jest wzięty z Ligi Włoskiej z dnia 23 marca. Zapraszamy Was do oglądnięcia naszego filmu i mamy nadzieję, że będziecie się bawić na tym tak samo dobrze jak my. Dobrze, więc zaczynajmy mecz. Już nie będziemy czekać na to wejście tutaj nasze składy. Skład Interu. Nie będziemy czytać, albo za mało czasu jest na to. Rozmieszczenie zawodników. Widać graczy Juventusu wspierających się. Zapewne przed porażką się wspierają. Ja jednak myślę, że nie, ponieważ ćwiczyłem. Mam nadzieję, że w końcu... Widać, tak ci tutaj ręce urosły, bardziej barczysty jesteś. W końcu mi się wydaje, że zmieni się tradycja, która panuje w naszych meczach. No więc zacznijmy mecz. Myślisz, że ze mną wygrasz, tak? Tak właśnie, myślę. I praktycznie prawie, że to wiem. Praktycznie prawie, dobra. Kasan. No. Na razie spokojnie, nic się nie dzieje. A ja miałem taki przypadek, wiecie, że już w pierwszych trzech minutach meczu strzeliłem pierwszą bramkę. Aj, widzieliście! A wam bramki. Ja myślę, że to było dzięki mojemu bramkarzowi, ponieważ on jest dobry. Gigi Buffon? Właśnie tak, który jest dobry. No. Przy okazji wspomnimy, że Juventus Turyn jest bardzo lubiany przez brata Stefana. Właśnie tak. Z którym chcieliśmy nagrać jeden odcinek, niestety on się troszeczkę wstydził, tak nam się wydaje, ponieważ nie chciał tego nagrywać. No ale nic. Pozdrawiamy go. No właśnie, racja. Tak. I mamy nadzieję, że w końcu przestanie się wstydzić, przełamie się i nagra w końcu z nami odcinek. O co będziemy go już około 3 tygodnie. Ale jeżeli on nie będzie chciał, weźmiemy kogoś innego, bo chętnych jest wielu. Tak nam się przynajmniej wydaje. O nie było, Paulu. Barca zimało. Dobra. A już myślałem, że mi zabierzesz tą piłkę. No i się tak stało. O. No i teraz patrz. Ajajajajajajaj. I no nie. Kurczę. Aj. Jest szansa dla Interu. Cassano do... Palacio, Palacio, Buffon! I Vidal. Chiellini rozpocznie kontratak. Jakby się nie sprawdziły słowa, które mówiłem. Tam Jasso, Pirlo. Jak widzicie, mam świetną obronę. Już wybroniłem wiele akcji. Ogólnie włoska obrona jest jedną z najlepszych w Europie. A może to po prostu ja tak dobrze gram? Zostawił się tej pierwszej opcji może. Ale dlaczego? No dobra. Palacio. Palacio Buffon. Aj. Aj, ładnie tak szybko zaczynała opadać. Raz się tak trafiło. Piłka po prostu poleciała jakoś tak lobrem od góry i spadła prosto za bramkarzem, prosto do bramki. To było po prostu szczęście, ale udało mi się tak strzelić bramkę. Może uda mi się jeszcze raz, chociaż to wątpię w to. Cassano. Dango! Pięć strzałów, statystyka strzałów mówi sama za siebie. Inter przeważa w tym meczu. Ja się dopiero rozgrzewam, ale jest na razie 0-0, także spokojnie, pierwsza połowa. Wszystko idzie jak trzeba. Tylko się wynik jeszcze musi zmienić na moją korzyść. Bonucci. I czy jakaś teraz jakiś przełom w meczu, nie? Vidal. Guarín, Palacio! I Buffon wybija. Trochę głośniej mówię, bo widzowie na pewno ciebie nie słyszą, co ty tam... Ja mówiłem do siebie. Szmerasz pod nosem. Mówiłem do siebie. Także spokojnie. Guarín, ojoj, niepotrzebnie uderzałem teraz na bramkę Interu. Ej, przepraszam, Juventusu. Ja gram Interem. Długie podanie. Ach, kurczę. Siła.
Dobra, i lecimy powolut. Koniec pierwszej połowy. Coś to szybko mi zleciało, kurczę. No dosyć szybko, ale powiem ci, że trochę lepiej grasz. Nie wierzę. Tak jak mówiłem, ćwiczyłem. Także jeszcze teraz tylko, żeby się potwierdziły moje i twoje słowa, muszę strzelić bramkę. Ja tego nie mówiłem. Ale muszę strzelić bramkę. Tak, ale powiedziałeś, że dobrze gram, także tyle już mi wystarczy. Dodam jeszcze, że za jakiś tydzień, albo tydzień przed meczami Ligi Mistrzów, ćwierćfinałowymi, w naszym kanale powinny się pojawić dwa filmiki w jednym tygodniu, ponieważ rozegramy jeden z ciekawszych meczy Ligi Mistrzów lub jeżeli... Czekaj, bo idę do bramki i... Jowinko! I... O nie! Będę mówić. Kurczę, było tak blisko. Powrócę do swojej myśli. Tak myśleliśmy, żeby jeden z ciekawszy zagrać, albo po prostu kilka meczy rozegrać z PSA w jednym odcinku lub podzielić to na kilka. Nie wiem, się wydaje, że podzielimy to na kilka odcinków, żeby nie były takie długie, monotonne. Planujemy zrobić być może taki mały tydzień z PSM, a jeżeli nie, no to po prostu jeden film rzucimy. No ale to jeszcze dużo czasu. Tak. Na naszym fanpage'u będziecie poinformowani, jeżeli coś takiego w ogóle wejdzie w życie. Jeżeli nas polubiliście. A teraz moja kolejna sytuacja niewykorzystana. I kolejna sytuacja. O, dobra, jestem już bliżej bramki. Kurczę, o dobrze, dobrze. Juan Jesus. Bucinić! No nie mam dobrze, no. Cambiasso. No ja ci powiem tak, że jeżeli przegrasz ten mecz, to ja ci radzę do domu nie wracać, bo jak Mateusz się dowie, co ty zrobiłeś. Nie boję się. Bucinić. Daj się. Juan Jesus. Ale jak już... Guarindo Palacio! Jest szansa na 1-0! Musiałem... Czerwona kartka, panie sędzio! Nie umiałem to zrobić, bo było groźne. A, jeden rzut, a Bonucci. Niesprawiedliwie ocenił, jak dla mnie. Jak dla mnie, jak najbardziej sprawiedliwie. Cassano. No i dobra. Tak. Myślałem, że to będzie tak... Gatomo! Obo bramki, no jakieś 4 metry od bramki nie ma, gdzie się przyjmować. No już mam. Stefan, ma strzały. Lepiej niż w pierwszej połowie. Razy lepszy. Gigi Buffon rozpoźnie od bramki. Kurczę. Aj, to było fajnie przemyślane. Bonucci. Teraz tak właśnie straciłem bramkę. Czyli się wziąłem na sentymenty, co było kiedyś. I Palacio, czy dobiegnie? Nie dobiegnie. Ja wam powiem tak, że ja dzisiaj trochę komentuję jak Szpakowski. Cassano, Cassano! Mylę nazwiska zawodników, źle wymawiam. No. Emocje nas noszą. I rzut rożny. 79 minuta. Kurde. I jest szansa! O, tam nikogo nie było i to będzie się była słowa niesprawdą. Bo nasi widzowie będą zawiedzeni, a szczególnie fani Juventusu. Pozdrawiam was. Ale to chyba tylko jednorazowo ich bo z tego co wiem, nie lubisz Juventusu. Ale gram nimi, to jestem neutralny jak dla nich. Tak powiem. Kurczę, ale się bronisz. Nagle w domu. Dobra. Kurczę, już 87 minuta. Lecieć tylko do bramki. Widao! Na bramkę! Normalnie serce aż do gardła mi podeszło, bo coraz groźniej grasz przy mojej bramce. Boję się tylko nie stracić bramki. To żeby nie było remisu, jak to wygrać to. To tak jak obiecałem. Kurczę, no. Ciężko jest. Muszę to przyznać. Kandanowicz. 3 minuty doliczył sędzia Cambiasso. To 3 minuty akurat tyle, ile mi wystarczy, żeby strzelić bramkę. Dziowinko. No, lecimy. Kurczę. Dziowinko i Kandanowicz. Spokojnie. Nie było. No, jest. Tak. Coraz. I chyba dogrywka, to co zmieniliśmy. Ajajaj. Zamiast od razu karny grać, to zagramy także dogrywkę. Ale masz większe posiadanie piłki niż ja masz. I po prostu jestem lepszy, nie oszukujmy się. No dobra, niech ci będzie. No. Nagatomo. Tak. Kurde, straciłem piłkę. Gargano. Zwykle u mnie bywa.
Gargano do Nagatomo, Nagatomo! Jeszcze raz Nagatomo, kurczę. Nagatomo! Aj, jeszcze przyznam się, nie straszyłem. Jeżeli Dawid Smaron strzeli bramkę, to ja będę musiał strzelić dwie bramki, żeby wygrać, żeby ale Kasano nie dobiegł teraz do piłki. A na to chyba nie będzie aż tyle czasu, żeby narzucić dwie bramki aż. Ale jesteś podobno aż tak bardzo dobry, że chyba strzeli. No tak, ale jednak jestem już zmęczony, bo mecz trwa bardzo długo. Moi zawodnicy są zmęczeni. Po tobie to bardzo widać. Oooo! Vucinic! Znowu strzelą w bramki! Myślę, że będzie to mocno, ale gdyby problem w lewo. Coraz lepiej, Stefan, coraz lepiej. 10 do 5, ty oddajesz 10 strzałów, ja 5. Jestem już tylko dwa razy lepszy. No, gonię cię. No minimalnie ogarnął ogłoską siatkę. No Stefan, muszę przyznać. Zaczynam się bać. Dziękuję. Nagatomo, no, no. Bo Kasano, Kasano, no czego Nagatomo się puścił? Na powinien być ktoś z moich. Faul, panie sędzio, żółta kartka dla Vidala. Za taki faul, no to za tamto powinna być czerwona dla Bonucciego. Pokuszę się o uderzenie. Sędzia jest dobry, wszystko jest dobrze. Kasano. Myślałem, że ona wpadła, może! To by było straszne. Kurde, Felek! Kontynuuję rozgrywkę. Razem ja. Jestem przy pomocy piłki. Dobra, Samoa. Powoli. Zleciał podaniami, żeby się przedostać przez świetnych zawodników. Vidal! Mediolanu. Kurczę! Kardiesu nie potrafi go zatrzymać! Kurczę! No. Jezus! No, 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 ale z takiego bąta dajmy, powiedzmy szczerze, nie było żadnych szans. Ale już jestem coraz wygląda. Bliżej, coraz bliżej! 110 minuta. A ile to jest? Do 120, tak, bo to jest dogrywka. Vidal. Dziobinko, dobrze, tam myślałem, że się uda. Jest szansa, Palacio! Nie, kurczę! Palacio! No nie! Czy będzie? Nie będzie, nic nie będzie! Wyrwanie! Nic! Bufo! Jajajajaj, ale się na spalony zrobiłem. Na spalony był Palacio! No może zdejmij bluzę, a ty tak... Świetny pomysł, grup. Obrany na cebulkę siedzisz. Obróciłem z dworu. Wiecie, jak jest zina na dworze, jaki mróz jest? A my rowerami wracaliśmy z Biedronki. I jadłem sobie lodę, wyobraźcie sobie, w takie zimno. Ale Buffon! Co ja kurczę? Kasano! Gol! 1-0 po 20 minuta! Inny Mediolan! 1-0! Nie! Antonio Kasano! Kurczę, ja mi pomyliłem zawodniku, myślałem, że to mój, tak to bym wprowadził piłkę. Ależ błąd, na drugą stronę. Kurczę, no. Między nogami mu ta piłka przeleciała, no. Proszę. Ja nie mogę. Smaroń, co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś sprzeczne? Kiedy moich widzów, naszych widzów okłamałem. Po co obiecujesz, jak wiesz, że czegoś nie zrobisz? Bo ja byłem pewny. Ale jest... Masz jeszcze szansę. Mogę zremisować chociaż. Brudno. Czyli zrobisz na karno. No to nie graj do tyłu, graj od razu do przodu. No nie. Cambiasso. No nie. Palacio. Nie, Antal! Nie! Antonio Kasano, Kasano! Buffon, no kurde! Chciałem na 2 do 0. Nie będzie żadnych... Koniec mecz! No dlaczego? Koniec, tak krótko. Inter Mediolan Juventus Turyn 1 do 0. Ten wynik specjalną dedykacją dla brata Stefana, dla Mateusza. Na pewno będzie bardzo zadowolony, bardzo. Niech zobaczy, jaki wynik będzie w sobotę 23 marca. A jaki wynik wytypujecie? Piszcie w komentarzach na naszym fanpage'u pod naszym filmem. Subskrybujcie nas, klikajcie łapki w górę, polubcie nas, nasz fanpage, polubcie fanpage naszej koleżanki, do którego link będzie w opisie. Wspominaliśmy już o nim kilka odcinków wstecz. Tak więc dziękujemy wam
za kolejne około 20 minut bycia tutaj z nami. Jeszcze jak jest okazja, to pozdrowimy naszego wiernego fana Dawida. Tak, to już chyba byłoby na tyle z pozdrowieniami. Dziękujemy wam jeszcze raz za przeżycie z nami tego cudownego meczu. Emocjonującego. Ale więc nie będziemy was dalej zanudzać tymi statystykami. Dziękujemy wam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.